2011 roku zamieszkaliśmy w Wiedniu. Zamieszkaliśmy na Favoriten, w jednej z najbardziej imigranckich dzielnic Wiednia. Tak, to jest 10. dzielnica, niedaleko centrum, jest bardzo duża. Szmat czasu. To tutaj urodziły się nasze córki. Trochę się przeprowadzaliśmy, ale większość czasu spędzonego w Wiedniu właśnie to było tutaj, w 10. dzielnicy. Tak, możemy coś powiedzieć na ten temat. Jesteśmy w 10., żeby pokazać, że nie ściemniamy. To nie jest tak. To nie Mokotów, to nie Praga Północ, to jest Favoriten. Odmienione, bo za naszych czasów, jak my się tu sprowadziliśmy, to tutaj był wielki plac budowy. Tutaj były budynki EBB, czyli kolei państwowych. Trafiliśmy tutaj przez przypadek i opowiadamy o tym w jednym z naszych odcinków o przeprowadzkach. Mhm. Byliśmy zmuszeni, w ciąży, trochę, tak naprawdę, no trochę, wyrzucani z mieszkania poprzedniego. Trochę zmuszeni, nie trochę. Trochę zmuszeni, w ciąży, wyrzuceni z poprzedniego mieszkania, szybko szukaliśmy. I ten 10. becerk tak nam się trafił. A co twoi znajomi mówili? Uważajcie na siebie. Tak, jak się dowiedzieli, że mieszkamy w okolicy Keplerplacu, okazało się, że mieszkamy na samym Keplerplacu, to twierdzili, że jest to... Oni to nazywali wtedy Małym Istambułem, ale tą dzielnicą. Dla mojego szefa, Austriaka i szefa Niemca, bo miałem dwóch szefów, to była niebezpieczna dzielnica. Mieszkaliśmy rok wcześniej, zanim tu zamieszkaliśmy na stałe, przyjechaliśmy tutaj do hotelu i zamieszkaliśmy na Favoriten dwie ulice dalej od naszego mieszkania. Jak wysiedliśmy z samochodu i rozejrzałem się dookoła, to pojechałem na parking strzeżony. Takie było moje pierwsze wrażenie w tej oto dzielnicy. Ale jak już zamieszkaliśmy, to czuliśmy się bezpiecznie. W nocy, o północy wracaliśmy bez najmniejszego problemu. Tak. I jesteśmy związani z tym 10. becyrkiem i zawsze tutaj wracamy. Siłą kiedy rzeczy. Jesteśmy w Wiedniu, to przyjeżdżamy na lody do Tichego. Lody u Tichego to są jedne chyba z najbardziej znanych, a może najbardziej znane lody wiedeńskie, produkcja austriacka. Tradycyjne. Zaczęły się w 11. becyrku, przeniosły się do 10. No i Tichy to taka marka, którą w Wiedniu każdy zna. Od jakiegoś czasu już nie przyjeżdżamy i bardzo dużo się zmieniło w ciągu ostatniego roku w Wiedniu. Tak, 10. Właśnie kierujemy się na deptak handlowy, przy którym mieszkaliśmy. Favoritenstrasse to się nazywa. W tej dzielnicy, na Favoriten, mieszka 44%. To są osoby bez paszportu austriackiego. Każda dzielnica w Wiedniu to jest dzielnica, gdzie minimum 30% to są osoby bez obywatelstwa austriackiego. Tak, to łatwo sobie przeliczyć. 3-4 osoby na 10 nie są stąd. Favoriten też jest bardzo dużą dzielnicą. I pamiętam takie czasy, kiedy partia prawicowa tutaj austriacka właśnie w tej dzielnicy imigranckiej organizowała pochody z hasłami. Pochody wiece. Takie wiece. Tak, na Viktor Adlermarkt, tutaj niedaleko, nieopodal jest taki ryneczek i tam się sprzedaje produkty lokalne. I tutaj właśnie Strache albo Kikl, to są tacy politycy FPÖ. No to jest partia ultraprawicowa, bardzo prawicowa można powiedzieć. I żeby było śmieszniej, oni te swoje właśnie pochody robią tutaj, żeby podkreślić pochodzenie i że to jest nadal jeszcze Wiedeń i Austria. No tak, i te śmieszne baloniki. Takie śmieszne baloniki i hasła antyimigranckie. I kobiety w hidżabach i małe dzieci. Które uczestniczyły w tych wiecach, tak naprawdę nie wiedząc o co chodzi. Często nie znały języka. Tak. No nie znały języka, tak, dlatego brały w tym udział. Wszyscy się dobrze bawili, to najważniejsze. Jesteśmy w samym sercu właśnie na Keplerplatz. Za nami wyższy stand, pusty o tej porze roku. To można było zawsze kupić Glühwein zimą. Tutaj mieszkanie, w którym mieszkaliśmy. Dokładnie. Nad szparem, nad ankerem. Może chodźmy kawałek, tak, zobaczymy. Tu, to było nasze okno. To właśnie, to tutaj. Stąd wyglądaliśmy na kościół, to był pokój Froni. Tak. No właśnie, jak widzicie, na to ankera mieliśmy blisko, bardzo blisko. Na zakupy do szpara
W zasadzie można było wyjść w kapciach. Tak jest. Także... A widok z okna? Jak odwrócił z drugiej widok strony? Z okna był mniej więcej taki. Bardzo dużo wspomnień. Pierwsze kroki dziewcząt to właśnie tutaj na tym dyptaku. Dokładnie. Pierwsze przedszkole. Wszystkie dziewczyny się tutaj urodziły, więc jesteśmy bardzo związani z tą dzielnicą. A co się zmieniło w ciągu minionego roku? Bardzo dużo ataków, bardzo dużo przemocy. Statystycznie w tym strefa 10... bez broni. Strefa bez broni, strefa bez noży. Tego się bardzo pilnuje tutaj. Statystycznie w 10 becerku jest tyle samo przestępstw, co w innych becerkach, jeżeli bierzemy pod uwagę liczbę ludności, bo to jest bardzo ludny becerk, bardzo ludna dzielnica. Ale tutaj w 10 becerku wszystko się kumuluje właśnie na tym Kepler Plac i na Reumann Plac. Reumann Plac, tam gdzie jest Tichy. Tak. No trzeba pamiętać, że faworytem, gdyby było oddzielnym miastem, zaraz za Wiedniem i za Gracem byłoby... Trzecim największym miastem. Dokładnie, a więc jest to ogromna dzielnica. I trzeba przyznać, że te ataki są bardzo takie dzikie. Właśnie noże, jakieś takie ostre narzędzia. Tak. Bardzo brutalne. Ostatnio było jakieś pobicie przy takim Hupfburgu, czyli taka skakanka, zamek dla dzieci, na którym można było poskakać. I wokół niego bójka taka dość ostra. Skończyło się tak szybko, że policja nie zdążyła dojechać, ale ktoś zrobił, sfotografował i nagrał, a więc jest udokumentowane wszystko. Także nawet w takich miejscach, przy dzieciach, nikogo to tutaj już nie ma. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że tu się wszystko zmieniło w tym 2015 roku, kiedy pojawiło się bardzo dużo uchodźców. Wtedy się sporo zmieniło, ale miniony rok był naprawdę kluczowy. Tak. I z czego wynikają te zmiany na gorsze? Kiepska integracja, spory socjal, a nie kładzie się, nie przykłada się w ogóle uwagi do tego, żeby ludzie się integrowali, uczyli brak języka. Integracji. Państwo ich nie zmusza, oni się też nie zmuszają, bardzo, bardzo dobrze im się żyje. Idziemy teraz, W jednym słowem, jest tutaj, mnie się wydaje i ja mam takie odczucie, jest nieprzyjemnie. Nigdy się nie bałem, nigdy mnie to nic, żeby było jasne, nic nie spotkało. Ale teraz, jak wyciągam aparat czy telefon, to czuję się nieswojo i wszyscy mnie obserwują. I są ludzie, których tutaj nigdy nie było i sprzedają różne rzeczy, których się nie powinno sprzedawać na otwartym powietrzu. I jest tu, że tyle patroli policji, że nigdy tutaj tyle nie było. I stoją z otwartymi kamerami, a to o czymś świadczy. Tak. Krótka piłka. Teraz już nie ma, stoją po cywilu. Widać, że jest zmiana, ale pół dnia, bo tutaj tak krążyliśmy, zerkaliśmy, co się dzieje. Wóz policyjny z kamerami. Tak. Żeby sprawdzać dokładnie, co się dzieje. Dla mnie takim wyznacznikiem, że jest niebezpiecznie, jest fakt, że ty boisz się nagrywać. Wiele rzeczy nagrywał, a tutaj po prostu nie czuję się komfortowo. I z dziewczynami byśmy tutaj już nie przyszli. Jesteśmy sami, więc możemy pójść na lody. Zobaczymy, co się na Reumann Plac dzieje. Mam nadzieję, że nic, ale niestety w tej kolejce do lodów zdarzają się ataki. Też ktoś zginął się człowiek. Kogoś zdenerwuje, ktoś wyciągnie coś, co nie powinien, ostrego i już jest. No nic, chodźmy no po naszym faworytem. Ulubionym, żeby nie był. Jeżeli chodzi o imigrantów, to są tak. Kilka narodowości. Na pierwszym miejscu to jest Serbia, na drugim Turcja, na trzecim Deutschland, Niemcy i na czwartym miejscu Polska. Dużo Polaków. Ale to się słyszy też, jak się chodzi po deptaku, na którym teraz właśnie stoimy. To słyszy się często język polski, w sklepach pracują Polacy. Było tutaj bardzo dużo takich takich tradycyjnych, bo w środku błazeria, sznicel, nie sznicel, kawa, brudne firanki, takie austriackie knajpy. No i takie knajpeczki, które nie miały racji bytu już z jakimiś pucharami na przykład. Sklepiki z rzeczami, które się generalnie nie sprzedają. To wszystko poznikało i no, żeby nie skłamać, tak co piąta restauracja na deptaku to jest kebab. One są wyglądają coraz lepiej. Są takie dwa ekskluzywne, do których są zawsze kolejki. To są chyba najlepsze kebaby w mieście. Piekają na bieżąco bułeczki nawet. I są bardzo drogie, ale no przede wszystkim kebaby. No dobrze, mieszkaliśmy tutaj na Kepler Plac, ale w 10 becerku jeszcze mieszkaliśmy w innym miejscu. Już tam nie pójdziemy, tylko wam powiemy, na Dampfgasse. I tam było naprawdę dziwnie. 5 minut drogi stąd. Taka boczna uliczka.
Sąsiedztwo mieliśmy dość specyficzne. Czeczeni, ale spokojni. Polacy. Polacy, Indie. Jeden pan Niemiec starszy, który pilnował porządku. Tak, Niemiec miał we krwi to, żeby zawsze zamykać furtkę i zawsze tam sprawdzał wszystko, więc Ordnung był, tak, taki niemiecki prawdziwy. Ciekawe było to, że naprzeciwko nas był hotel, hotel dla uchodźców, męski hotel, Cyrus się nazywa. Tak, i no oni, wiadomo jak to, tacy ludzie, siedzą tam non-stop, wychodzili bez tylko zajęcia. Po papierosy, siedzieli, palili, patrzyli i to było ich główne zajęcie. Szukali jakiejś rozrywki, wiadomo, no ale to miejsce było naprawdę bardzo specyficzne. To nawet robiłem o tym materiał raz kiedyś. Wystarczyło, że postawiliśmy kamerę, bo wiedzieliśmy, który to jest budynek. Natychmiast wyszedł do nas pan z brodą, pytać, co tu się dzieje. Nic się nie dzieje, jesteśmy w normalnym, wolnym kraju, na ulicy, przecież tu nic nie ma, nie? No i facet się bardzo zdziwił, że jednak widział, że my wiemy, co tam w środku jest. No, a tam była taka ukryta troszeczkę świątynia. Takie miejsce indoktrynacji, prawda? Tak, takie tak. Nauki, a potem zresztą, tak, potem zresztą. I to odkryto. Tak, i często się zdarzało, że wracając do domu, ulice były zamknięte, wszędzie były migające niebieskie lampki i kogoś wyprowadzano z kamienicy. To prawda, zdarzało się, przepraszam, że ci przerywam, że Jurek dzwonił do mnie i mówił: zamknij okna, zamknij drzwi balkonowe, bo jest obława, szukają, ścigają kogoś. Kogoś ma. I szybka akcja. Akurat wtedy mieszkaliśmy na parterze, więc trzeba było szybko reagować. Dokładnie. I tak jak wspominaliśmy o kebabach, że co chwilę otwierają się nowe kebaby, tak bardzo proszę, tutaj jest otwarcie nowej restauracji. Niestety te nasze lody już nie wyglądają, bo jest bardzo gorąco, szybko się topią. Bardzo szybko się topią. Ale są przepyszne. Truskawkowy, malaga i czekoladowe. Jaki smak polecasz najbardziej? Zawsze truskawkowe bierzemy i czekoladowe. Ja tak, biorę. Ja też. Truskawkowe są przepyszne. Jedną z wielu zalet mieszkania 10 dzielnicy Wiednia są przeróżne, egzotyczne dla nas sklepy. I tutaj mamy taką wystawkę, witryna, czajniki. To są chyba takie rzeczy, które się stawia gdzieś w jakichś szafeczkach, segmentach, nie wiem, zastawa. Bardzo dużo sklepów z przeróżnymi, pięknymi, takimi bardzo bogato zdobionymi sukienkami. Również mnogość orientalnych knajpek. Jemen Kaweszy, najlepsze kawy w okolicy i wspaniałe jemeńskie dania kuchni jemeńskiej. Fryzjerzy. Turecki fryzjer. Tak, moi ulubieni i goli brody jednocześnie. Tudzież barberzy, których jest w opór. Co do tego? Bekeraj. Tak, piekarnie. Piekarnie, które uwielbiam za też różne rodzaje chleba, za smak tego chleba, za to, że są robione na miejscu z prawdziwych składników. Taka fajna turecka życzliwość, tak. Gdzie ja na początku myślałam, że trochę przesadzają tak, do tych naszych dziewczyn, tak słodko się uśmiechają. A oni po prostu mówią, to jest taka kultura. Tak, zawsze jakąś cukierka dadzą, uśmiechną się, lubią, zapytają. Dzieciaki. Halkam Delight to była też taka bardzo dobra cukiernia, z której korzystaliśmy. Nie tylko baklawy, ale i torty. Tak, pycha. Podkreślamy, że nadal 10 Becer bardzo lubimy. Wiedeń kochamy. No ale niestety zrobiło się niebezpiecznie. Ja myślę, że to jest, przepraszam, taki właśnie efekt, że wcześniej wiedziałeś, jak to wygląda. Byłeś tam u siebie, to było twoje miejsce zamieszkania przez tam kilka lat i nagle widzisz taką zmianę i to też może tak... Uczucia mogą być takie odczucia spotęgowane przez to. Tak. Żeby dłużej nie nudzić, 10 jest nadal naszą dzielnicą. Zmienia się niestety w innym kierunku, niż byśmy to chcieli. Ale dzisiaj było przyzwoicie. I u Tichego na lodach i widać było, że policja jakoś ma kontrolę nad tym wszystkim. Tak więc mamy nadzieję, że będzie bezpieczniej z czasem. A 10 Becer się bardzo rozwija, jeśli chodzi o budynki, to co się dzieje kulturalnie tutaj. Rozbudowuje się coraz więcej mieszkań.
Także może, może to wszystko. Trzymamy kciuki, żeby poszło we właściwym kierunku. A osoby, które odwiedzają Wiedeń i zaglądają do muzeum, do Sisi, pierwszy becyk, jak przyjadą 10 becyrku, myślę, że mogą przeżyć jakiś szok. Tak, polecamy. Stacja metra U1 spod Stephansdom. 4 stacje metra, Keplerplatz, wysiadacie Kepler albo Reumannplatz i widzicie taką drugą twarz Wiednia. Tą drugą, nie wiem czy ciekawszą, nie wiem czy na pewno nie ładniejszą. Prawdziwą, no, bo każda dzielnica Wiednia jest jakąś mieszanką kultur. Najmniejszą mieszanką kultur jest Hietzing i tam jest około 30% osób, mieszkańców, którzy nie mają obywatelstwa austriackiego, więc każda dzielnica jest taka wymieszana. Dokładnie, także, ale jeżeli chodzi o kolory i o gwar i o... I zapachy, smaki. To 10 jest dużo ciekawsza. Bardzo ciekawa. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Was serdecznie. Pa. Do usłyszenia, pa! Das gleiche für 510, entweder Ballerina oder Ballerina. Dzień dobry, witamy po przerwie. Pamiętacie, jak w ubiegłym roku był u nas w Warszawie Manfred i zachwycał się tym, że są takie zbiorcze miejsca w Warszawie, gdzie można zjeść. Są knajpy w jednym miejscu. Utwale, takie jak na przykład Hala Koszyki, czy Hala Hutnik na Bielanach, czy Powiśle, etc. Dużo tego jest w Warszawie. Otóż w Wiedniu też. Właśnie jesteśmy. Już Wam to pokazujemy. Taka perełka na sam koniec. Proszę się częstować i przychodzić. Nasi widzowie, którzy są z Wiednia. Tak, 12 becyr. 12 becyr. Na dole w opisie filmu. Asia wpisze adres. Tu jest napisane. Proszę, tu jest rachunek. A nie ma, przepraszam. No nieważne. To właśnie tu. Takie mamy pyszności. I teraz już naprawdę kończymy. Do zobaczenia. Pa! Wow.